Siema, witam znowu w Ikarusie. Jak widzicie, baza została lekko przebudowana po ostatnim pożarze, niestety. Nie wiedziałem, że jak się postawi coś obok ogniska, no to spali się cała chatka wtedy. Tutaj sobie zrobiłem taki kominek, jeszcze nie wiem jak on działa. Bo tutaj chyba jeszcze muszę dobudować mu górę, żeby mi dachu nie spalił. Pytanie, czy ja to mogę zrobić? Ja już coś dobudowałem. Zobaczymy, czy to mogę postawić. 8? O, mogę. Okej. Teraz prawdopodobnie mogę sobie odpalić to ognisko i nic się nie stanie. Zaraz zobaczymy. Mam troszkę drewna nazbieranego. Activate. Okej. Dobra, i chyba nic się nie powinno stać. Jeżeli chodzi o surowce. Jak chodziłem, sobie zbierałem różne rzeczy, to troszkę się tego nazbierało. A, fibera mam mało, ale fiber to akurat nie problem do zdobycia. O, tyle kości mi się już uzbierało. Okej. Copper ingot. Dlaczego ja potrzebowałem copper ingot? Nie pamiętam. Ale wiem, że do czegoś potrzebowałem. Iron ingot. O, jeszcze tego iceboxa chciałem zrobić, chociaż nie wiem, bo... Bo nie znalazłem śniegu jeszcze na tej mapie. Także nie wiem, skąd brać tutaj śnieg. Być może będzie to dopiero na kolejnych mapach. A! I chciałem sobie kuszę zrobić, bo odblokowałem kuszę. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie ją mogę zrobić. Tutaj nie. Tutaj też nie. Dobra, tutaj mamy crossbowa. 12 iron ingotów. Czy ja mam tyle? No mam. Byłem też w kopalni, trochę sobie pozbierałem wszystkiego. Crossbow. I iron bolty. Chyba innych boltów nie ma. Iron ingot i wood. Kurde, ale to drogie będzie. Także porobimy sobie troszkę tutaj beltów do kuszy. Czego nie mam? No, ja z drugą kuszę zrobiłem. Chciałem bolty zrobić. Tak myślę, kurde, czemu tylko jedno mogę zrobić? No ale dobra. Nieważne. Plan jest taki ogólnie, żeby upolować niedźwiedzia. A widziałem, że niedźwiedzie się pojawiły. Już mnie jeden zdążył zaatakować. Dam sobie to na siódemkę. Zamknę sobie tutaj. Tak więc mnie jeden niedźwiadek zdążył zaatakować. I na hita jakoś wziął mnie na trzy hity, z tego co pamiętam. Tak więc motyw przewodni dzisiaj to polowanie na niedźwiedzia. Zobaczymy, czy się uda. Tak mówię, wcześniej ściągnął mnie na trzy hity, także... Pisałem, że nie będzie wcale łatwo. Problemy z mapki, niech się załaduje. Okej. Ja go spotkałem gdzieś tutaj na górze poprzednio. Plus jest taki, że odblokowałem sobie w umiejętnościach, w talentach, że widzę HP mobków. Także to jest fajne. No i co? Idę szukać niedźwiadka w takim razie. Ogólnie w ustawieniach view distance na low jest giga fajny. No bo widać zwierzątka z daleka, nie? Nie jest to tak nawalone tego wszystkiego. Bo normalnie to jest wszędzie miliard krzaków. Ciężko zobaczyć zwierzęta, a tak to ładuje mi się tylko to, co jest bardzo blisko mnie. Przez to widzę, gdzie są zwierzątka jakieś fajne. Więc do polowania giga polecam to ustawienie. O, przy okazji odkryłem nową jaskinię, która jest tutaj na M10. Także mamy odkryte już trzy jaskinie. Jedna gdzieś tutaj poniżej na M10, druga tutaj. No i trzecią mamy na O9 tutaj w samym rogu. Także mamy kolejną jaskinię z Ironem. Koks. No to w sumie po drodze mogę sobie troszkę Irona wykopać. To sobie powalam. No. Także w jaskini udało mi się wykopać jakieś 200 Irona. Jeszcze tam troszkę zostało, także git.
A ja idę szukać niedźwiedzia dalej. Pytanie, czy go teraz znajdę. Tak sobie biegam po tej mapie i zamiast niedźwiadka znalazłem jakiegoś bawoła. Także spróbujemy sobie go upolować. Kurde, nie wiem, nie mogę znaleźć tego niedźwiedzia, powiem wam. Nie wiem, czy on przyszedł z innego jakby regionu mapy i sobie poszedł. Nie wiem, o co chodzi. Pyk. Na hita padł. Skuszy. Zobaczymy, jak go oskrujemy. 34 level miał w ogóle. Da coś ciekawego? Nie, to samo co wszyscy inni. Ale kości da dużo, no. Myślę, że nie ma miejsca na kości. Dobra, to będzie szukać dalej tego niedźwiadka. No może go znajdę kiedyś. Dobra, widzowie, znalazłem. Trzymajcie kciuki, że się uda. Bo jak się nie uda, to ten niedźwiadek ma mnie na jakieś 3 hity. O kurwa. Dobra, chyba się nie uda. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zablokowałem się! Kurde, powiem wam, że ciężko jest. Bandaż muszę sobie zrobić szybko. A, bandaż. Nie ma miejsca. Fuck. Nie wiem, ciężki jest ten niedźwiadek, bez kitu. Musiałbym mu chyba ze stealtha przewalić. Bo inaczej raczej nie da rady. Jest to żarcie, które ja wyrzuciłem. Nie mam pojęcia. Coś mnie obserwuje. Kurde, nie wiem, gdzie jest to żarcie. Wyrzuciłem żarcie i zniknęło. Dobra, nieważne. Ja spróbuję go i tak jeszcze podejść, tylko się wyleczę. Co to jest w ogóle za debuff? Health regeneration minus 95%. Pytanie, jak ja mam to naprawić? Przecież użyłem bandaża. Co, nic mi to nie dało? Czekajcie, zrobimy jeszcze kolejne bandaże. Tak. No nie działa to. Pytanie, ja go raczej chyba nie zwanshotuję ze stealtha. No spróbujemy, no jak go nie zwanshotuję, to umrę. I stracę z pół levela. Nie wiem celować z tej kuszy. Co mnie widzi? Osiemset osiemdziesiąt. Dobra, mamy niedźwiadka zabitego. 3500 eks padaje niedźwiadek. Ale no, giga trzeba uważać. I wilk mnie dobił. No niestety. Gdzie umarłem? Tutaj. Będę musiał przejść się z bazy. Ale lipa, że akurat wilk musiał tutaj podejść. No cóż, tutaj, ale co po itemy. Ale plan się udał. Niedźwiadek zabity. Jeżeli zastanawiacie się, co się dzieje po śmierci, to macie w lewym górnym rogu mojego expa i mam tak jakby na minusie tego expa. A miałem już kurde niedaleko do 18 levela. Dobra, to ja lecę na golasa po mojej temy, no i będzie trzeba odbijać level. Ale no, stealtha niedźwiadek tak na dwa hity. Gdyby tego wilka nie było, to na chillku nie zabiłbym mnie, nie zginąłbym po prostu. A nie wiem, ten niedźwiadek chyba tutaj z góry przychodzi, tak mi się wydaje.
Z innego tak jakby terenu mapy. Dobra, ja idę po mojej temy. No to mamy problem. Ponieważ pojawił się kolejny niedźwiedź. A ja muszę tam iść po mojej temy. Nie podoba mi się to. On idzie dokładnie tam, gdzie ja umarłem chyba. Ale że ten niedźwiedź się tak szybko zrespił. Dobra, gdzieś tam umarłem prawdopodobnie. Dobra, niedźwiadek ominięty. Ja muszę znaleźć jeszcze moje itemy, nie? To jest. Dobra, myślałem, że coś mnie atakuje. Dobra, gdzieś tutaj umarłem. Także ja szukam swoich itemów. Dobra, mam moje itemaski. Git. A muszę sobie jeszcze pokroić tego niedźwiadka, żeby zobaczyć, co fajnego z niego leci. 48 level miał w ogóle. Burhead. Okej, mamy główkę. No i pewnie dużo kości, nie? Ale to standardik. Dobra, tak więc niedźwiadka udało się zabić. Niestety też przy tym zginąłem. Ale tam był. Gdzieś biega drugi niedźwiadek. Ja też chciałbym go upolować. Kurde, ja nie wiem, czy te zwierzęta w tej gierce znikają. Bo w tę stronę tutaj leciał niedźwiadek. Jestem tego pewny na 100%. I nagle go nie ma. Idę i nie ma niedźwiadka, także nie wiem, o co chodzi. Powinien tu gdzieś być. Przejdę się jeszcze kawałek, jak go nie będzie, to wracam na chatę i tyle. Okej, ogólnie jak się okazuje, to ja prawdopodobnie mogę opuścić tą misję. Polecieć chyba na kolejną. Warning. Tylko pytanie, co bym chciał wziąć? Dropship cargo. Aha, czyli itemy, które ja chcę wziąć ze sobą. Dobra, wiecie co? Ja sobie pójdę, wezmę całe żelazo do ekwipunku. Spróbujemy stąd odlecieć, czyli tak jakby wiecie, no zakończyć tę misję, nie? Let's go. Dobra, no niestety nie bardzo wiem, co powinienem brać stąd. O, może to sobie wezmę, Anvil Bench'a. Pytanie, ile to ma wagi? Kurde, dużo. Bo to jest też drogie, ten Anvil Bench. Z tego, co pamiętam. W sensie drogie, no. Trochę Irona no to trzeba było, nie? 40 Irona, no. Iron ingotów. Czy ja bym sobie to wziął? Dobra, Stone raczej będzie wszędzie. Tego stołu nie biorę. Tego też nie biorę. Kurde, ale to jest giga ciężkie. Dobra. Sobie pobiorę jakieś takie rzeczy. Tak mówię, nie bardzo wiem, co ja powinienem wziąć. Nie wiem, co mi się przyda. Także biorę wszystkiego po trochę, tak naprawdę. Nie wiem, co z tym. 10 kilo. Kurde, giga dużo. Ja bym zrobił tak i tak. Dobra, to trochę tego mogę wziąć. Dobra, to ja lecę i... I lecę. No dobra, tak więc chyba odlatujemy. Jakiś wilk zabiega. Ten czy ja powinienem tutaj coś dawać? Powiedzmy, że dam. Dropship cargo. Dobra. Czyli co? Wracamy na stację. We settle your climb to the drop and delete all items you're not currently carrying. Okej. Dobra, czyli stracę wszystkie itemy, które mam
Jakby tam w skrzynkach, w domku i tak dalej. No dobra. Ło. Okej. Patrzę, mission complete. Mission timer. No za długo tu ewidentnie byłem, mogłem szybciej stąd polecieć. No i dobra, pytanie, czy coś się tutaj zmieniło? Select charakter. No i co? Karencji mam 0. Mam 17 poziom. Demów nie mam? Kurde, nie wiem jak to działa, jak mam być szczery. Nie dostałem ani żadnego karencji. Ani niczego. Ja nie wiem, czy to tak powinno być. No nie mam pojęcia. To jest outpost. Okej. Dobra, jak chciałbym wystartować nową misję? Kurde, dużo jest tych misji. No. Dobra, co ja tutaj mam za misję? Gather terrain data for new drop zones. Dobra, czyli to zrobiliśmy. I lecimy tutaj, tak? A tu jest reward 100? A, tutaj nie ma żadnego rewarda chyba. Okej. Dobra. To na razie to było na tyle, nowa misja w kolejnym odcinku. Także elo.